11 dzień wojny. Dzięki Bożej opatrzności dotarliśmy do miasta oddalonego 200 km od Kijowa. Tu jesteśmy. Ilu nas jest? Nie wiem. Dzięki ostatnim doświadczeniom wiem, że Bóg da znak. Tym bardziej Mu teraz ufam. Zatrzymaliśmy się w jednym z klasztorów. Siostry zakonne pomagają tu wielu ludziom, którzy próbują uciec z Kijowa i wschodniej Ukrainy. Używają swoich pomieszczeń jako tymczasowego schronienia, aby ludzie mogli odpocząć, zjeść, przespać się i móc wyruszyć w dalszą drogę na zachód Ukrainy. Teraz to będzie nasz dom. Siostry zakonne przyjęły nas bardzo dobrze. Ale największą wartością jest kaplica, którą tu mamy. W każdej chwili możemy przyjść na modlitwę. A tutaj jest całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Noc minęła spokojnie dla nas. Nie mówiąc już o przedmieściach Kijowa, Czernichowa, Charkowa i innych miast północnej Ukrainy. Okupanci ostrzeliwali ludność cywilną i dzielnice mieszkalne. Atakowali korytarze humanitarne i ewakuujących się ludzi. Kolej służąca do transportu została wysadzona w powietrze. Dzięki Bogu, że mojej przyjaciółce udało się ewakuować z Czernichowa, gdzie miasto wkrótce zostanie zrównane z ziemią. Wielkim wsparciem jest dla mnie dzisiaj psalm z liturgii słowa, który mówi o Bożej ochronie i opiece. Miejscowe siostry zakonne opowiadały, że dwukrotnie próbowano zaatakować miasto. Raz rakieta spadła na pole, a za drugim razem trafiła w dom, ale nie wybuchła. W tym mieście znajduje się cudowna ikona Matki Bożej Szkaplerznej. Dlatego ludzie szczerze wierzą, że są pod opieką dziewicy. To miejsce jest ważne także dla mnie. Dlatego czuję się tu bezpiecznie, chociaż w okolicy i w mieście ciągle słychać syreny alarmowe. Trwamy na modlitwie. Drodzy bracia i siostry, dziękujemy za Waszą modlitwę i wsparcie. Modlimy się jeszcze żarliwiej i gorliwiej. Jezus jest mocniejszy niż zło na świecie. On to udowodnił. On jest naszą nadzieją. Jemu chwała za wszystko. Matko Boża Szkaplerza Świętego, otul nas swoim płaszczem.